Sam pomysł na wystawę był no już kilka lat temu chyba, kiedy do moich rodziców zwrócili się ludzie z Urzędu Miasta Zakopanego z prośbą o właśnie zrobienie takiej wystawy, gdzie mama pokaże swoje prace, a tata pokaże zdjęcia z wypraw. No, przy tej wystawie, którą teraz tutaj będziemy oglądali, ja odpowiadałem za fotografię. Mama stwierdziła po wypadku, że no, że robimy tą wystawę, że to się musi odbyć, bo to jest bardzo fajny pomysł. Dlatego stwierdziliśmy, że działamy. I razem z moimi braćmi zeszliśmy do piwnicy po pudła, w których się znajdowały slajdy taty z wypraw. I zaczęliśmy to przeglądać po prostu. Wzięliśmy rzutnik i po kolei każdy slajd na ścianę. Okazało się, że to nie jest taka łatwa sprawa, ponieważ duża, znaczna ilość slajdów nie była opisana. Więc no, zaczęło się dochodzenie, z jakiej to jest wyprawy. Czy musiałem wymyślić jakiś klucz, którego się będziemy trzymać, no bo nie sposób jest pokazać wszystko. I tutaj są prezentowane zdjęcia z wszystkich taty ośmiotysięczników, na które wszedł. W Zakopanem powstał taki festiwal, były dwie edycje dopiero, pod tytułem Inspirowane górami. Zostaliśmy zaproszeni w ramach tego festiwalu do zrobienia wystawy w naszej miejskiej galerii sztuki. Ta propozycja była dla mnie i dla Maćka. Wtedy Maciek zgodził się, że będzie miał, tak sobie wymyślił, że będzie miał serię swoich prelekcji i to będzie przetykane moimi pracami, moimi kolażami, moimi rysunkami. Potem się stał się wypadek w marcu, a wystawa miała być w październiku. Myślałam, że ona nie dojdzie do skutku, a jednak wiele osób nas utwierdzało w tym, że ta wystawa właśnie powinna się odbyć. I tak też się stało. 18 października w Galerii Miejskiej było otwarcie tej wystawy. Poprzedziło to uroczystość na Starym Cmentarzu poświęcenia symbolicznego grobu Maćka i no i ta wystawa zaistniała. W tamtym roku byłem na jakimś sympozjum takim naukowym w Zakopanem i tego dnia, kiedy byłem, wieczorem było otwarcie tej wystawy w BWA w Zakopanem. Jak zobaczyłem, to mnie to powaliło, ponieważ ona jest wystawą, gdzie medium fotograficzne jest strasznie istotne, bo bez fotografii by się nic nie dało. Pomyślałem sobie, że ona powinna zagościć w rocznicę śmierci bohatera wystawy, którego nie ma. Ta wystawa w ogóle miała być w BWA w Zakopanem z udziałem Macieja. I ona została tak przygotowywana, że miała przyjechać i miała być otwarta. Moja znajomość z Maćkiem i Ewą Berbekami liczy się moją pracą w Teatrze imienia Witkacego w Zakopanem. Tam żeśmy się poznali, tam żeśmy pracowali razem. To znaczy dokładnie to było tak, że pracowało się z Maćkiem między jego jedną a drugą wyprawą w góry, a z Ewą oczywiście nieustająco. I moje największe wspomnienie to jest takie, że część tych zdjęć, które są tu na wystawie, są mi znane, dlatego że Maciek zawsze jak wracał z gór, to u nas w teatrze robił właśnie spotkanie, pokazywał nam zdjęcia, opowiadał o wyprawie i dzięki temu mogliśmy to przeżywać poniekąd razem z nim. A sam Maciek miał cudowną naturę patrzenia na nas właśnie tak, jak jest tytuł tej wystawy, trochę między niebem a ziemią, z wysokości tych swoich ośmiotysięczników. I z tego patrzenia z nieba myślę, że nasze małe ziemskie sprawy go trochę bawiły. Dlatego miał cudowny dowcip i zawsze miałam wrażenie, że ja taka podekscytowana naszymi teatralnymi sprawami, premierami, wystawami, trochę go śmieszyłam. Te wyjazdy były wliczone w to wszystko i oczywiście ryzyko, które mogło być, które było zawsze
No tak, przez tyle lat po prostu zawsze się to mogło stać. O tym się oczywiście nie myśli prawdopodobnie, tak? No, stara się odrzucać, myślę, to właśnie pracami. Może przez to powstało tyle tych prac, że właśnie o takiej tematyce trochę sakralnej, trochę, bo one się łączą ze sobą. Ta postać wędrująca, postać w drodze. Jest ten drugi wątek Jana Pawła II, który też chodził po górach i kochał Tatry. Myślę, że to tak jest, dla mnie przynajmniej to jest naturalne, że ja w tych pracach to pokazywałam. Te góry u nas były od małego i jakby tata zawsze w tych górach był i z nich wracał, więc człowiek, może to tak głupio zabrzmi, ale się przyzwyczaił, że tata tam jest bezpieczny, prawda? I to nie, był jakiś stres, niepokój, ale zawsze gdzieś tam w głębi była ta to przekonanie, że na pewno wszystko będzie dobrze, więc... Zabierał chłopców na trekkingi. Chciał im te góry pokazać, jakby to, co on też tam czuje, no ten swój świat taki. Także każdy z nich, prócz Jasia najmłodszego, byli na trekkingu w Nepalu i tam właśnie chyba bardzo tego też doświadczyli, tego samego, co on, jakby oni mówią, że rozumieją to, co tata czuł i... Tam się też zaprzyjaźniali bardzo. Warto być człowiekiem z gór, bo wtedy ta nasza codzienność jest chyba inaczej odczuwalna, nie jest taka rozdrobniona. Nie? Jest, zwłaszcza jeżeli cały czas w perspektywie jest następna wyprawa. I rozumiem też tę tęsknotę wyjścia w góry, że zawsze miałam wrażenie, że Maciek o tyle może być między nami, o ile przed nim jest kolejna wyprawa. Tata w tych górach jest cały czas, no. Więc też idąc w góry, można by powiedzieć, że tam jak dochodzimy w jakieś miejsca, gdzie jest, prawda, cisza i ta przestrzeń, to można tam znaleźć, myślę, tatę znaleźć. No. Ja mam takie uczucie, że jakby Maciek jest w trakcie swojej najdłuższej wyprawy i że tak czy inaczej, w ten czy w inny sposób, po prostu kiedyś z niej wróci.